Witam Was bardzo serdecznie przed Wami Konradowic, a to jest kolejny odcinek symulatora Train Sim World. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Jakby się powiedziemy sobie scenariusz Suburban Sunset. Mi się nazywa. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem. I się zastanawiam, co ja mam teraz zrobić. Ja mam czekić za tym pociągiem, aż wyjedzie. Dobrze. Sobie poczekajmy. Misja jest przewidziana na 60 minut, więc akurat na dwa odcinki będzie. Po pół godzinie. Dziś jest tylko odcinek, nie ma transmisji na żywo równoległej, ponieważ uznałem, że no jest za dużo pikseli jak na 1000 bitrate, jaki mogę aktualnie wykorzystywać. Dlatego skupmy się na nagrywaniu odcinków. Dobra, pan się zatrzymał, proszę mnie tu wpuścić. Ogólnie w tym wszystkim jest najlepsze to, że ten pociąg przyjechał bez nikogo w środku. A, takie rzeczy tutaj są? Ciekawe. Dobra, usiądźmy tu. I, czyli ta master. Ok. No. Nie. Jakby się ktoś pytał pierwszy raz, ja to tym pociągiem. Na 60. Master control, nie na emergency, aż to się. Do przodu. Spower. A nie, ja nie chcę mać spower, tylko chcę tak. I światełka na bright. Co mam z tym zrobić? Pytam the train. Cały czas tam coś tu od tej dźwigni, a co ja mam zrobić? A powiem tak. Muszę założyć ten klawisz. Master control. No jest. Ja, mam już break. Charge break do 90. I mam otworzyć drzwi. W którym to się drzwi tylko otwiera? Niech mi ktoś powie. Tym nie, tym też nie. Emergency break.
No nie potrzebujemy wycieraczki. Dobra, nie mam zielonego pojęcia, jakim klawiszem się otwiera te drzwi, dobra? Ej, ty jesteś, ci nie przeszło, samouczka. W ogóle mogę ruszyć, tak? No dobra, jedziemy. Ja może znajdę w tym czasie, w którym tutaj klawiszem się otwiera drzwi. Oświetlenie. Powiem tak, no ciekawa rzecz z tymi drzwiami. Po odcinku chyba muszę sobie przejść ten samouczek jednak do tego pociągu, bo kiepsko to widzę. Bo to jest w milach, to do 80 to było. No nie wiem, w którym to się te drzwi otwiera, naprawdę już wszystkie tutaj klawisze przetestowałem. W ogóle jestem bardzo mocno opóźniony z tego, co widzę. Tylko 4 minuty.
No do 5 martw. Hamuluj, bo nie wyhamujesz, panie. Dobra, 5 minut opóźnienia. Dobra, control switch. Chyba pomału zaczynam rozumieć technologię tej drzwi. No, w ogóle dać się może zamknąć. To ciekawa rzecz. Okienko sobie mogę otworzyć. Nie, jeszcze nie rozumiem. No i tylko wdusił ten klawisz i się zamknęły, no. Nie rozumiem. Czyli zablokowałem te drzwi. No luk. A czy jeszcze coś z tym tutaj? Z tym kluczem. Tutaj trzeba coś robić, patrz. Jestem opóźniony jak nic, w ogóle coś dostaję za to punkt? No dostaję za to opóźnienie. Coś czuję, że zbyt wysokiej nagrody punktowej to ja tutaj nie będę miał. Te moje półgodzinne otwieranie drzwi. Nie, trochę ten skład w ogóle ma wagonów. Teraz 6 minut opóźnienia, a było 5.
Zobaczcie, otworzyłem drzwi. Niemożliwe. Ty jeszcze dobre drzwi otworzyłem. I co by sobie musiał zrobić, żeby otworzyć i lewe i prawe? Chyba, że to już wiecie, z automatu. No cóż, zobaczymy, czy uda mi się zamknąć coś samo, jak udało mi się je otworzyć. Udało mi się, no. Widzicie, już się nauczyłem drzwi. Teraz można jechać. Chcieliśmy zobaczyć do pasażerów. Dzień dobry. Jak się pani jedzie z nami? Co? Powie mi pani, jak się pani ze mną mieści? Dobra, wie pani co, bo pociąg jedzie. Muszę iść. No właśnie chciałem wysiąść z pociągu przodem. No ciekawe, podczas jazdy chciałem wysiąść przodem, no. 100 km na godzinę maszynista wyskakuje przodem pociągu. Ciekawa czynność. W ogóle jakiś nie taki semafor ma być. Czekajcie, zapiszę to. Zapisałem. Nie wiem, co on ma oznaczać za bardzo. Counter signal. Restricted speed. No ile do 40? Ile mam opóźnienia? O, 6 minut cały czas. A nie, ale nie wszystkie drzwi, tylko bym chciał jednak... No, tylko te. Nie jest nagrywać odcinek w 60 klatkach na sekundę, chociaż używam, nie wiem, 25. Nie wiem zresztą czemu. Zużycie procesora 80%, zużycie grafiki 50%, zużycie RAMu 80%.
Idzie tutaj zużycie stuprocentowe, żeby, nie wiem, przyspieszyć tę grę jeszcze jakoś anima. Dobra, drzwi się zamknęły. Naram, jadę. O Jezu, a tu już stacja jest. To nieźle. Się skupiłem na tym, że mi się gra przecina, a nie na tym, że stacja. No cóż, wykonamy manewr, który na kolei by zupełnie nie przeszedł. A ogólnie to po prostu on drzwi odblokować. No patrzcie, jeszcze stoję na stacji. Dobra. No cóż. Jak to jest, Edziu? Muszę zmienić coś z tą grafiką, bo mnie tu... Ustawienia zaawansowane. Zróbmy wszystko po prostu na medium i tyle. Zróbmy wszystko na medium i tyle. No, cały czas tyle samo klatek na sekundę i co mi po tym, że ja zmniejszałem ustawienia graficzne. Tylko tyle co to zmieniło, że procesor nagle się wykorzystuje w 100%, a grafika i tak jest 50%. Znaczy, no to można jeszcze zmienić. No. 20. Czy te ustawienia graficzne to i tak nic nie dają, wam powiem. Dobra, grafik presy. Dobra. Róbmy coś takiego. I słucham, co teraz się dowiem? O, poczekaj. Nie, no i tak nic nie dało, dobra, mieszam z tym. Jak tyle samo klatek jest i tak. No niestety.
O Jezu. Idź pan. I nie w tą stronę. Do przodu. Jestem opóźniony już. Teraz to nie ma co mówić o opóźnieniu, już 10 minut po czasie jadę. No niezła sceneria w moim wykonaniu będzie. Nie umiem poruszać się tym pociągiem. Chyba się ze mną zrodzicie. Ten pociąg nie lubi mnie tak samo jak ja chyba go, bo nie wiem, ta scenaria jakieś FPS ożerna jest. Jak to zawsze chociaż stabilne 30 było. 20. Nie, no nie jest najgorzej, tylko 7 minut opóźnienia mamy. O, przejazd zamknęli. Żeby ci pasażerowie szybciej wsiadali. Weź to nadrób człowieku rozkład. Teraz będziemy jechać do ostatniej stacji w tym odcinku. A nie, bo drzwi się nie zamknęły. A nie, bo drzwi się nie chcą zamknąć. Dobra. Leci. Już wiem, co było chociaż problemem, że się drzwi nie chciały mi otwierać i zamykać. Dlatego muszę mieć hamulec na jedynce, żeby zamknąć drzwi albo otworzyć. A jak to w ogóle z punktami wyglądamy? No coś tam dostaje. Mało, bo mało, powinno być pewnie więcej. Zawsze coś. W ogóle ładna sceneria. Ale swoją drogą. Podoba mi się takie domki, wszystko pięknie. Gdybym jeszcze miał więcej niż 20 klatek na sekundę, to by było jeszcze ładniej.
Teraz mam 7 minut opóźnienia na super. No, prawie idealnie wyhamowałem. Ile tam różnicy jest? 13 metrów, 15, no. Prawie idealnie. No, ci z tych pierwszych drzwi raczej za szczęśliwi to nie są. No to samo ci z tych ostatnich też raczej za szczęśliwi nie są. Tak trochę jakieś niewymiarowe te stacje są względem długości pociągu. Najmniej ta, nie wiem jak reszta. To było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam i do zobaczenia na razie, cześć, pa pa!